Bajki pana Majki. Legendy górników wielickich. Babskie licho. Wychodzi na to, że niekiedy trzeba długo czekać, zanim szydło wyjdzie z worka. Tak właśnie było w przypadku jeziora Wesel. Kto zna co nieco wielicką kopalnię, ten wie, że komora o tej nazwie znajduje się w trzecim poziomie, 135 metrów pod ziemią, mniej więcej o 1 kilometr na wschód od szybu turystycznego. Chcący tam trafić, trzeba przejść przez rejon komór należących do muzeum i pójść dalej, na wschód, jeszcze pół kilometra. Obecnie rzadko kto tam zagląda, toteż cała ta okolica pogrążona jest, jak większość starych wyrobisk, w absolutnych ciemnościach. Żeby się tam udać, trzeba wprzód uzyskać zezwolenie kompetentnej władzy, przebrać się odpowiednio, a przede wszystkim zabrać ze sobą dobre lampy oraz pochłaniacze na wypadek natknięcia się na trujące gazy. Komora Wesel, jak i wyrobiska sąsiednie, powstała w czasach saskich, a więc w pierwszej połowie XVIII wieku. To jest w czasach, kiedy, jak to pamiętamy z historii, panowie szlachta i magnaci lubili się bawić. Bale i zabawy urządzano także w podziemiach kopalni. I właśnie dla celów rozrywkowych do jednej z najpiękniejszych w tym rejonie komór napuszczono solanki na wysokość około 2 metrów. Powstało dość długie, a niezbyt szerokie jeziorko w otoczeniu skał solnych, po którym obwożono gości na drewnianej krypie. Inni, mniej odważni lub oczekujący na swoją kolej, przyglądali się temu stojąc na długim, drewnianym balkonie przymocowanym do jednej ze ścian wyrobiska. Nie było wtedy jeszcze światła elektrycznego, więc wnętrze komory na czas imprezy oświetlano dużymi kagankami, niczym lampionami. Ich ruchliwe płomienie odbijały się pięknie w tafli słonego jeziora. Komorze nadano nazwę Wesel na cześć ówczesnego ministra skarbu sasko-polskiego Teodora Wesella, którego August III na krótko przed swą śmiercią mianował tutejszym župnikiem. Potem, z nastaniem innych czasów, trudnych i niespokojnych, jeziorko popadło w niepamięć, pogrążone w ciemnościach, podzieliło losy innych wyrobisk. Dopiero w latach międzywojennych na jego temat, głównie wśród sztygarów, zaczęły krążyć jakieś sekretne gadki, o tyle dziwne, że milkły, ilekroć zjawiał się ktoś niepowołany. Tak było i po wojnie. Dopiero gdzieś 15 lat po niej sprawa jeziora Wesel znów się pojawiła i to całkiem oficjalnie. Otóż na cotygodniowej naradzie roboczej najstarsi z grona sztygarów, ci, o których się mówi, że już jedną nogą są na emeryturze, postawili wniosek, że solankę z tego jeziorka należy wypompować i ewentualnie przesłać rurociągiem do warzelni. Wniosek swój uzasadnili tym, jak twierdzili, drewniany pomost dla krypy oraz solne filary przyścienne, podmyte przez wodę, grożą zawaleniem. Należy więc wodę usunąć, a powstałe szkody naprawić. Wniosek został przyjęty, bo głos starych, doświadczonych sztygarów zawsze się liczył. I liczy. Oni wiedzą najlepiej, ale złośliwi jak wszędzie zawsze się znajdą. Zaczęto mianowicie przebąkiwać, że tym starym chodzi nie tyle o uratowanie pięknej komory, ile o dobranie się do kryształów soli, jakie tam z pewnością wyrosły na dnie w ciągu lat 200. Bo w podziemnych jeziorkach, również w tych, które turyści oglądają na trasie, zachodzi dziwne, choć naturalne zjawisko.
Otóż woda, nasycona solą, paruje raczej niechętnie. Sól, że tak powiem, nie chce jej wypuścić. Ale przez kopalnię płynie przecież nieustannie dość silny prąd powietrza i to powietrze wentylacyjne pomaga niektórym cząsteczkom wody uwolnić się z objęć soli. Powoli, ale stale ubywa więc wody w jeziorku, a ośrocona sól gromadzi się na dnie w postaci kryształków, które stale rosną. Z czasem tworzą one większe lub mniejsze skupiska, zwane przez górników narostkami soli. Wyznaję, że owo przesądzenie pod adresem starych sztygarów, gdy je podsłyszałem, bardzo mnie ubodło. Postanowiłem rzecz wyjaśnić. Tym bardziej, że znałem jednego z nich od lat wielu. Ba, uważaliśmy się za przyjaciół. Nawiasem mówiąc, mimo już silnie szpakowatych włosów, nadsztygar Wojtek był ciągle bardzo przystojny, a i żonę miał jedną z najpiękniejszych. Któregoś dnia przychodzę więc do niego do biura sztygarów i powiadam: Wojtek, przyjacielu, mówią, że tak, a tak, powiedz, jak jest naprawdę. Smarkate mądrale, żachnął się sztygar. Jeszcze toto nie ukopało nawet tyle soli, ile samo zjadło, a już się wymądrza. Musiałem chwilę poczekać, zanim się uspokoił. A gdy uporał się ze swoim gniewem, spojrzał na mnie, ale tak jakoś inaczej niż zwykle. Po czym stanowczym tonem oświadczył: powód służbowy. To jest uratowanie tej pięknej komory od ruiny. Jest istotny i prawdziwy. Ja też jestem za tym. Kryształy natomiast mogą być tylko prywatną pokusą dla niektórych. Oj, to dobrze, zawołałem z ulgą. Kamień mi zdjąłeś z serca. Sztygar rozchmurzył się, ale po krótkim jakby wahaniu się dodał: nie powinienem tego mówić nikomu, ale tobie powiem. Jest jeszcze powód trzeci. Dla niektórych z nas może najważniejszy. Jaki mianowicie? Zapytałem wzrokiem, żeby mu nie przerywać. Chodzi tu także o nasze obrączki ślubne. O wasze obrączki? Zdziwiłem się mocno. Ale cóż wasze obrączki ślubne mogły mieć wspólnego z tamtym jeziorem? A jednak miały i nadal mają. One po prostu tam są. Na dnie. Po czym, widząc moje niedowierzanie, dodał z naciskiem: tak, tak, mój drogi, one tam ciągle są. Ale jakim cudem one tam się znalazły? Spytałem. Zwyczajne grzeszki młodości, mój drogi. Głupota i lekkomyślność, do których wstyd się przyznać. Woleliśmy więc milczeć. Ale ciebie to tak interesuje. No pewnie. Nie mogę się w tym połapać. Więc było to tak. Kogo jak kogo, ale nas, sztygarów, zawsze było stać na porządne obrączki ślubne. To znaczy grube i z dobrego złota. Prości górnicy, gdy idą do roboty, obrączki normalnie zostawiają w domu, żeby się nie zniszczyły. Albo przy robocie nie skaleczyły palca. Ale my, sztygarzy, rękoma nie pracujemy. Zaś nasze żony, jak to żony, bywały zazdrosne, zwłaszcza te, które wiedziały, że mają przystojnych mężów. Pilnowały więc, ażebyśmy wychodząc z domu, zakładali obrączki na palec. Niech każda widzi, mawiały, żeś jest chłop żonaty, ale niech no potem któryś wróci bez obrączki. Żona robiła mu oczywiście piekielną awanturę. Tak, nic sponiu? Chciałeś udawać kawalera? Schowałeś obrączkę do kieszeni? A potem, gdyś się łajdaczył, wypadła ci. Och, ty taki, owaki, koniec świata. Tymczasem w rzeczywistości wyglądało to całkiem inaczej. Od jakiegoś bowiem czasu w rejonie trasy turystycznej zaczęła grasować tak zwana turystka albo babskie licho, jak myśmy ją między sobą nazwali.
udawała zagubioną turystkę, mniej lub bardziej elegancką, ale zawsze miłą i powabną. Gdy któryś z nas, młodych przecież wtedy chłopaków, spotykał ją na swej drodze, prosiła o pomoc, żeby ją zaprowadzić do szybu. Najczęściej pojawiała się albo w rejonie dzisiejszego muzeum, albo w rejonie jeziorka Wesel. Zagadnięty sztygar, chętnie rzecz jasna, spieszył jej z pomocą. A gdy szli do szybu, ona, udając zastrachaną, brała go pod rękę, na której błyszczała obrączka. Splatała swoje palce z jego palcami. A potem różnie bywało. Opowiem ci, jak to było ze mną. Otóż, gdy byliśmy już na prostej drodze do szybu, ona wyrwała nagle swoją dłoń z mojej dłoni, odskoczyła ode mnie o parę kroków do tyłu i, trzymając ukradzioną mi obrączkę wysoko nad głową, zaczęła śmiać się, podskakiwać, przekomarzać się ze mną i patrzeć na mnie jakimś niesamowitym wzrokiem. Z początku myślałem, że to żart, ale gdy zaczęła posuwać się w głąb kopalni, pobiegłem za nią. Parę razy już ją miałem w rękach, lecz za każdym razem potrafiła wymknąć mi się, by dalej kontynuować swój zwodniczy taniec. Prosiłem ją: oddaj, nie szalej, co ona kwitowała nowymi wybuchami śmiechu. Gdy zbliżyliśmy się do jeziorka Wesel, coś się ze mną stało. Posuwałem się za nią, jak zahipnotyzowany, wpatrzony w nią. Nawet nie zauważyłem, kiedy weszła na pomost dla krypy, a następnie na taflę wody. A ja oczywiście za nią. Ona tańczyła sobie dalej, a ja skąpałem się cały w zimnej przecież wodzie. Oprzytomniałem natychmiast. Gdy wyskoczyłem na pomost i wytarłem nieco twarz z wody, ujrzałem ją już na środku jeziora. Zatrzymała się tam. Podniosła triumfalnie w górę moją obrączkę i ostentacyjnie upuściła ją w wodę. Posłyszałem plusk, a zaraz potem radosny chichot u wodzicielki. Takie przeciągłe hi, 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 które niekiedy jeszcze dzisiaj słyszę. Zaraz potem zaczęła oddalać się szybko w stronę drugiego brzegu, skąd przesłała mi jeszcze całuska ręką, po czym znikła w ciemności. Przemoczony do nitki i mocno zgnębiony, wracałem do szybu. Utraciłem przecież podwójnie cenną pamiątkę ślubu i, co gorsza, nie wiedziałem, jak to wytłumaczę żonie. Dla kolegów z pracy też trzeba było coś na prędce wymyśleć. Najbardziej zaś chyba byłem zły sam na siebie, że się tak łatwo dałem wystrychnąć na dudka. Ale kto by przypuszczał? Takie niby potulne niewiniątko, ale jakież przebiegłe. No i co? Zagadnąłem przyjaciela. Ostrzegałeś potem innych, żeby się mieli na baczności? Tak? Nie, skądże? Stałbym się przecież pośmiewiskiem i w salinach, i w mieście. Powiedziałem po prostu, że wpadłem do źle zakrytego żąpia z solanką. Ale kiedy przebierałem się w łazience, przyszedł do mnie kolega, Roman, i powiada: nie martw się, Wojtek. Pół roku temu mnie też to spotkało. Trudno, musisz to przeboleć. Nie my pierwsi i zapewne nie ostatni. A czy wiecie, spytałem sztygara, kto ona jest? Podobno, że to płaczka, ojdola. Znasz tę opowieść? Po nieudanej próbie wydostania się na nasz zielony świat, zapomniana przez swego ukochanego, stała się z czasem złośliwą megierą. Któryś z górników opowiedział jej kiedyś, co oznaczają obrączki ślubne. Od tego czasu ich złocisty połysk budzi w niej zazdrość, która pcha ją do takich wyczynów. Chociaż ja nie zauważyłem u niej żadnej złośliwości. Mnie się raczej wydaje, że ona w ten sposób po prostu chciała się zabawić. Ale że moim kosztem, to już inna sprawa. Jedno jest pewne. Na dnie jeziorka Wesel spoczywa kilka, a może nawet i kilkanaście złotych obrączek ślubnych. A między nimi również i moja.
Chcąc je odzyskać, trzeba wypompować wodę. I okazja ku temu właśnie się nadarza. W jakiś czas potem solankę z jeziorka skrzętnie usunięto pod uważnym nadzorem najstarszych sztygarów. A co znaleziono na dnie? Nie byłem przy tym. Ale podobno przede wszystkim bardzo dużo ruchomego mułu. Było też nieco kryształowych narostków. Nie na dnie zresztą, a na ścianach bocznych. Ale niestety mocno zabrudzonych mułem. Czy znaleziono obrączki? Podobno, że tak. Ale czy każdy odnalazł swoją? Trudno wiedzieć, bo żaden sztygar nie pisnął ani słowa. Nawet mój przyjaciel Wojtek, gdy go o to zapytałem, uśmiechnął się tylko i machnął ręką. Co to miało znaczyć? Nie wiem. A babskie licho? Spytacie? Otóż od momentu wypompowania wody z owego jeziorka już żaden sztygar nie powrócił z kopalni skąpany w solance. Ale mówią, że ostatnio znalazła sobie inną rozrywkę. Nie udaje już zagubionej turystki, lecz upatrzywszy sobie jakiegoś przystojnego przewodnika, przyłącza się do grupy i swoim wdziękiem stara się go na amen zauroczyć. A gdy jej się to uda, gdzieś się podziewa. Co najwyżej na pożegnanie pośle mu całusa ręką. Jest to dla przewodnika raczej trudna chwila. Zauroczony pozostaje on sam na sam ze swoją tęsknotą. Z tęsknotą za tym, co się nigdy nie spełni. I nie macie na to sposobu? Zapytacie? Owszem jest. I co starsi przewodnicy go znają. Mianowicie na taką okazję dobrze jest mieć przy sobie choćby niewielki, ale koniecznie sześcienny kryształek soli. Gdzieś na zakręcie trasy, gdzie turyści nie widzą, wystarczy polizać go 6 razy i przyłożyć go sobie na chwilę do skroni, a rzucony urok pryska, jakby ręką odjął. 6 razy? Koniecznie 6 razy? Spytacie? Tak, bo kryształ soli posiada w sobie moc tajemną, magiczną, do której kluczem jest właśnie liczba 6. Więcej nie powiem.